Model edukacji skandynawskiej od wielu lat znajduje propagatorów i osoby, które są zachwycone takim systemem. Dlaczego? Może dlatego, że cały system edukacji skandynawskiej, model takiej edukacji jest oparty tak naprawdę, można by wyciągnąć wniosek na zasadzie, którą ogłosił już Albert Einstein, że tak naprawdę nauka dla ucznia powinna być przyjemnością i z której będzie uczeń czerpał przyjemność, a nie będzie dla niego ciężkim ciężarem i ciężkim wyzwaniem. Stąd w modelu skandynawskim są brane pod uwagę przede wszystkim zainteresowania, możliwości ucznia, indywidualne podejście i nauczanie takie, które zdejmuje presję i stres z ucznia, a niewątpliwie ta presja i stres przy nauce języków obcych jest niewiarygodnie istotna, ponieważ musimy odblokować te nasze dzieciaczki, naszą młodzież przed stresem porozumiewania się w języku obcym. Dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby bardzo dokładnie się przyjrzeć, co jest źródłem sukcesu, jeśli chodzi o ten kraj. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie kraje skandynawskie, to oczywiście osiągnęły one sukces, jeśli chodzi o edukację językową. Obywatele tych krajów posługują się biegle językiem angielskim i dlatego chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej, dzięki czemu się to udało. Nie wszystko zależy tylko od nauczycieli. Jest to związane z kulturą, z polityką, z rozwojem danego kraju. Także są pewne rzeczy, które nauczyciele mogą osiągnąć indywidualnie poprzez dydaktykę na salach lekcyjnych. Są pewne rzeczy, które wymagają poważniejszych zmian systemowych.